Oświeci nas. Właśnie duet z Piastu Gliwice. Właśnie Damba i Blue. Oni nigdy nie pokazywali, że potrafią grać tylko standardowe League of Legends i zastanawiałem się, kiedy wreszcie zaczną pokazywać ten aspekt swojego duetu, który pokazywali w tej fazie mistrzowskiej podczas Ultraligi sezonu zerowego. Tam były Karthusy i Janne, tam było dziwne dużo połączeń, ale oczywiście mamy kolejne charakterystyczne piki. Ale oczywiście daleko od sukcesu. Trudno mówić to o sukcesie, a sukces może znajdą zawodnicy Piratów na topie, bo zobacz, Melonik w tarapatach, to jest pierwsza krew dla Wyska, przypieczętowanie jego dobrych ruchów w early game. Ciężko pracuje w tymczasowym etapie gry, aby umożliwić swoim solo liniom dobre zagrania. Teraz jednak krok za daleko i jeszcze Bodyslam agresywnie. Gdzie jest jego kolega? Było bardzo dobrze, chwaliliśmy, ale klątwa komentatora nastała. I oj, ale jest Niku i zobacz, to może być poprawienie, bo jest ten Shock Blast. Jest troszeczkę za mało obrażenia, ale ten autoatak doleci. I oczywiście, że Sebastian Robak i jego kolega Stopa zgarną to zabójstwo. Sylwan zasugerował, chociaż może... Oni mają już szósty poziom, więc tutaj obrona będzie zdecydowanie łatwiejsza, ale pytanie, czy wytrzymają, pytanie, czy się uda. Jest jeszcze Oran na dolnej alei, to wygląda jak czyste zadrukowanie, ale dobra, Erka Dambaja w trzy osoby, zamułek pada, oni to odwracają, jeszcze czy się uda? Nie! Ale myślę, że i tak naprawdę robili co mogli, aby tutaj cokolwiek wyprostować. To ty musisz modyfikować warunki. Tak, i teraz Kackos będzie oblegany. Czy tutaj pojawią się dodatkowe siły? Nie, jest zegarek dobrze zagrany. Jest również Wysek, który próbuje tutaj uratować sytuację. Jest beczka, czy ograją Variona? Nie, jedno zabójstwo jest, ale jest również Niko. O tym mówiłem, pojawił się w dobrym momencie, ale to będzie być może nawet 3 za 2 dla Actiny Pack, gdyż teraz Niko po prostu musi uciekać. Zabójstwa drugie to, było. To jest seria kolej błędów, bo Maków popełnił tam ich kilka, ale zaraz o tym jeszcze powiemy. Wysek była pany, tylko pytanie, kto tutaj zwycięży? Oran, czy jeszcze pomknie za rywalem? Nie. Szczerze, no to ta linia miała pójść lepiej, po prostu z założenia w drafcie. To będzie lepsza sytuacja dla Piratów. Mają w tym momencie Erkę od Sony, która za chwilkę być może zostanie zagrana. Mamy walkę, w której Wysek upada bardzo szybko. Ta Erka nie była idealna, ale mamy jeden za jeden. Czy Varion tutaj również upadnie? Melonik bardzo agresywnie. Czy kogoś wyciągnie? Tak jest, co napada jego łupem, ale też przypłaci to swoim. Dwa trupy dla Kackosa i być może za chwilkę będzie trzeci. Są te karty, Niku rzuca jak szalony, ale to trzy trupy trafiają na konto Kackosa. Złota karta, to być może będzie quadra kill. Tak jest, Kackos! Cztery zabójstwa na jego konto. Pytanie, czy Jace pogoni? No właśnie, jest próba odwrotu, jest próba reinicjacji. Czy ten rewanż się powiedzie? Jest wejście w Makubka, bardzo dobra beczka, która rozbija zawodników Actiny Pack i to będzie teamfight na konto zawodników Piratów. Nawet nie wytańczyła tego Irelia. Pozostała dwójka na placu boju w perspektywie czterech groźnych Piratów. I zobacz na Nika, on teraz pogoni Melonika. Rapid Fire Cannon przedłuża stuna. To jest jeszcze kilka autoataków od Jace'a. To jest ace, a to z kolei oznacza, że Baron jest w menu Piratów dzisiaj. Wszystko na to wskazuje. Będą musieli jednak jeszcze kogoś wyłapać po raz kolejny. Ultimate nie trafiony ze strony Variona, ale to Piraci dochodzą do głosu. Oran zamienił się w złoto, za chwilkę zamieni się w pył. I to będzie kolejne zwycięstwo Piratów 4 do 3. To ich bilans. To jest również bilans w tym momencie Actiny Pact.